Zdaniem wielu, światem rządzą spółki kapitałowe, zwłaszcza międzynarodowe. Trudno uwierzyć, że organizacja potrafi kontrolować olbrzymią część Ameryki Południowej. Lecz jedna firma dowiodła, że potrafi. Budując gazociąg z Boliwii do Brazylii, wart 1,5 miliarda dolarów, i drugi, o długości 5000 kilometrów, z Patagonii do stolicy Argentyny, Buenos Aires. Podobne przedsięwzięcia demaskujące niepohamowane zapędy współczesnego kapitalizmu istnieją dzięki jednemu wynalazkowi – spółce akcyjnej. Symbolem XVI wieku była rewolucja finansowa i kredytowa. W wieku XVII powstały rynki obligacji. Kolejnym ważnym krokiem w finansowej historii świata były narodziny spółek akcyjnych. Jednak to, w jaki sposób firmy wpływają na nasze życie, zależy od innej instytucji. Giełdy papierów wartościowych. Cena, jaką ludzie gotowi są zapłacić za akcje, zależy od potencjalnych zysków spółki. Niestety kryzys finansowy pokazał, że giełdy papierów potrafią grać na nerwach. Przyszłość nigdy nie jest pewna, a ludzie mają skłonność do przesadnego optymizmu. Kiedy na nowojorskiej giełdzie ceny akcji szybują, inwestorów ogarnia zbiorowa euforia. Były przewodniczący Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Alan Greenspan, nazwał to zjawisko irracjonalnym entuzjazmem. Giełdy papierów są jak mydlane bańki, nie wiadomo w którym momencie pękną. W przedsiębiorstwie prowadzącym olbrzymie projekty w Ameryce Łacińskiej entuzjazm był nadzwyczaj irracjonalny, a straty wyjątkowo dotkliwe. Enron stał się symbolem największego finansowego przekrętu Ameryki. Lecz sprawa Enronu to nie jedyne oszustwo w 400-letniej historii akcji. Nieuczciwe transakcje, których stał się symbolem, zawierane są nadal. W rzeczywistości to one wywołały kryzys, z którym przyszło nam się zmierzyć. Fałszowanie ksiąg, ustawianie cen akcji, od wieków nic się nie zmieniło. Historia giełdowych baniek mydlanych pokazuje, jak trudno przychodzi nam uczyć się na błędach. Finansowa historia świata. Pękające bańki. W Wenecji znajdziemy ślad prowadzący do jednej z najniezwyklejszych opowieści w finansowej historii świata. Ku pamięci Johna Lawa, generalnego kontrolera finansów króla Francji. W tym miejscu spoczywa człowiek, który stworzył bańkę giełdową. Ambitny Szkot, zabójca, hazardzista i finansowy geniusz nie tylko wywołał pierwszy wzrost i spadek cen aktywów, pośrednio przyczynił się do wybuchu rewolucji francuskiej. Niegdyś John Law posiadał 1/4 obszarów współczesnych Stanów Zjednoczonych, lecz stracił je w pierwszym na świecie giełdowym krachu. Od Edynburga po Nowy Orlean i Wenecję historia Lowa stanowi klasyczną opowieść o człowieku, który miał wiele i stracił wszystko. Opowieść bardzo na czasie. W magazynie Muzeum Stanu Luizjana znajduje się jedyny portret Johna Lawa. John Law. Here he is.
Takie spojrzenie może mieć tylko bogaty Szkot. Od czasów Loa wielu giełdowych graczy poszło taką samą drogą, poprzez sławę i bogactwo do upadku. Lo urodził się w Edynburgu w roku 1671. Po ojcu bankierze odziedziczył posiadłość w Lauriston. Mieszkając w Londynie, zabił człowieka w pojedynku o kobietę. Za ten czyn został skazany na śmierć. Udało mu się uniknąć kary i niebawem zbiegł do Amsterdamu. Idealnego miejsca ucieczki. Pod koniec XVII wieku w Amsterdamie zrodziło się wiele finansowych pomysłów. Holendrzy jako jedni z pierwszych wprowadzili krajową loterię, by sfinansować wojnę z Hiszpanią. Stworzyli też pierwszy na świecie bank centralny, służący ochronie kupców przed niepewnymi walutami. Lecz największe wrażenie na Johnny Low zrobił jeden z najważniejszych holenderskich wynalazków – spółka. Historia spółek zaczęła się 100 lat przed przybyciem Loa do Amsterdamu. W XVI wieku kupcy holenderscy przemierzali świat od wyspy Manhattan do przylądka Dobrej Nadziei. Lecz głównym celem ekspansji stała się Azja. Dlaczego? Indie kusiły przyprawami. Pieprzem, goździkami, imbirem. Europejczycy pragnęli nadać potrawom nowy smak. Cenny towar trafiał do Europy szlakiem przypraw. Ale Holendrzy planowali przerzucać go dłuższą, za to szybszą drogą morską. W powietrzu unosił się zapach pieniędzy. Obraz przedstawia powrót jednej z pierwszych wypraw handlowych ze wschodu. Pod spodem widnieje napis: cztery okręty płynące do Bantam po przyprawy zawinęły do Amsterdamu z pełnymi ładowniami. Wypłynęły 1 maja 1598 roku, wróciły 19 lipca 1599. Handel przyprawami okazał się niezwykle opłacalny. Zyski z jednej wyprawy na wschód wystarczały na pokrycie kosztów budowy jednego żaglowca. Jednak podróż dookoła przylądka Dobrej Nadziei była tak długa i ryzykowna, że kupcy musieli połączyć ryzyko. Tak powstało 6 nowych kompanii handlowych. W 1602 roku za namową rządu holenderskiego kilka kompanii połączyło się w Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską. W statucie napisano, że kompania ma monopol na handel od przylądka Dobrej Nadziei do cieśniny Magellana. To niemal pół świata. Nie tylko struktura nowo powstałej organizacji była nowatorska. Kapitał kompanii podzielono w nierównych częściach między największe miasta Holandii. Obywatele mogli inwestować pieniądze w kampanię, lecz prawdziwą nowością był charakter inwestycji. Obraz przedstawia rodzinę jednego z założycieli kompanii wschodnioindyjskiej, Dilka Basa. Za kwotę 6000 guldenów on i 16 tak zwanych uczestników zostało pierwszymi członkami zarządu. Lecz po 1606 roku każdy, kto zainwestował w kompanię, otrzymywał akcję, czyli udział w przyszłych zyskach spółki. To pierwsze świadectwo udziałowe wyemitowane ponad 4 wieki temu przez pierwsze na świecie międzynarodowe przedsiębiorstwo. Trzy lata później zarząd kompanii ogłosił, że akcjonariusze, chcący odzyskać wkład, muszą odsprzedać akcje innym inwestorom. W
Tak powstał pierwszy na świecie rynek akcji. Ów wynalazek na zawsze odmienił oblicze świata finansów, tworząc mechanizm, w którym cenami akcji rządziły prawa popytu i podaży. John Law zauważył, że pierwsi na świecie akcjonariusze dorobili się fortun. Do roku 1610 holenderska kompania wschodnioindyjska, będąca pierwszą spółką akcyjną, była gotowa podbić świat. Kompania miała nowy statut, liczne grono inwestorów i duże wpływy z akcji. Lecz musiała dosłownie walczyć o przetrwanie. Założywszy faktorię w Azji Południowej, kompania walczyła o utrzymanie pozycji z Hiszpanami i Brytyjczykami. Najbogatsza kompania świata dysponowała flotą 40 okrętów wojennych i prywatną 10-tysięczną armią. Jej dyrektorzy byli pierwszymi piratami grasującymi w spółkach. W holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej handel i siła ognia szły w parze. Ale kluczem do sukcesu nie były armaty jak te na pokładzie Batavii. Tak jak wszystkie duże firmy, kompania potrafiła połączyć ekonomię skali z ograniczonymi kosztami transakcyjnymi i tak zwanym efektem sieciowym. Spółka zbierała informacje od licznych pracowników. Batavia była po części okrętem wojennym, po części wielonarodową korporacją. Przedsiębiorstwo z rozwiniętą siecią kontaktów było bardziej wydajne. Dzięki temu po 1620 roku kompania miała monopol na eksport przypraw z Azji do Europy. Akcjonariusze pierwszej międzynarodowej spółki dorobili się fortun. Osoby, których nazwiska widniały w rejestrze akcjonariuszy, odniosły sukces. Każdy 1000 guldenów, który zainwestowali w chwili powstania spółki, w roku 1736 przyniósł 7-krotny zysk. Kompania wypłacała roczną dywidendę wynoszącą średnio 16,5%. Niemal cały zysk trafił do akcjonariuszy. Inwestując 6 tysięcy guldenów, Dirk Bas dorobił się 500,000 fortuny. Dla Johna Lowa, który zbiegł przed szubienicą do Amsterdamu, działalność holenderskiej kompanii była wielkim odkryciem. Scott żył z hazardu, lecz fascynowała go zależność między zamożną holenderską kompanią, pobliską giełdą, na której obracano akcjami firmy, i Bankiem Amsterdamu. Zdaniem Lowa, ów system był niekompletny. Jego bystry umysł dopatrzył się wad, bo niby dlaczego ograniczać liczbę akcji kompanii, skoro rynek darzy je olbrzymią sympatią? Lowa zaskoczył konserwatyzm Banku Amsterdamskiego, który stworzył system pozwalający kupcom rozliczać się za pomocą transferów bezgotówkowych, a sam nie emitował pieniędzy. Lowa wpadł na pomysł zmodyfikowania instytucji, z którymi nie miał wcześniej do czynienia. Wystarczyłoby połączyć majątek monopolisty z bankiem, by świat stanął przed ludźmi otworem. Lowa obmyślił zupełnie nowy system finansowania, czym miał zaskoczyć Holendrów.
W 1716 roku John Law przybył do Paryża. Uznał bowiem, że Francja będzie najlepszym laboratorium do przeprowadzenia największego eksperymentu w historii giełdy papierów wartościowych. Ale dlaczego Francuzi dali mu szansę? Ich ojczyzna zmagała się z olbrzymim długiem publicznym, będącym wynikiem wojen prowadzonych przez Ludwika XIV. Kiedy w 1715 roku król Słońce zmarł, Filip II Orleański, pełniący funkcję regenta w okresie małoletności Ludwika XV, zastał królestwo na skraju trzeciego bankructwa w przeciągu ostatnich 100 lat. Dla domorosłego ekonomisty, gracza giełdowego i hazardzisty była to doskonała okazja. Law pragnął ożywić gospodarkę Francji, zakładając bank na wzór holenderski. Ten jednak miał emitować banknoty o nominale 100 liwrów. Inwestycja pieniędzy w bank pozwoliłaby skonsolidować dług państwa. Ale najważniejsze w systemie Lowa było założenie, że waluta papierowa ożywi handel i gospodarkę Francji. Władze zyskały podwójnie. Konsolidacja oznaczała, że olbrzymie długi w magiczny sposób zamieniły się w akcje banku Lowa. Równocześnie monarcha mógł drukować tyle pieniędzy, ile zapragnął. Law twierdził, że władca absolutny może zaciągać długi, a na ich pokrycie znajdować nisko oprocentowane środki. Władza najwyższa musi spoczywać w rękach tylko jednej osoby. Władcą absolutnym był Filip II Orleański, rezydujący w Pałacu Królewskim nieopodal mieszkania Lowa na Place Vendôme. To jemu Szkot wyjawił zamiary umocnienia francuskiej potęgi przez zręczne operacje finansowe. Lecz to była tylko część planu. Law pisał, że bank nie jest ani jedynym, ani największym z jego pomysłów. A to, co stworzy, wywoła zmiany idące dalej niż odkrycie Indii. Zdaniem Lowa należało utworzyć monopolistyczną kampanię handlową. Tak powstała francuska kompania zachodnia, w której naród miał mieć swoje udziały, a Law stać na jej czele. Named here as the company's chief director, would be at its head. Ambitny plan zakładał wykorzystanie terenów Luizjany w Ameryce Północnej zdobytych za panowania Ludwika XIV. Regent przekazał kompanii Lowa, nazwanej później Kompanią Mississippi, monopol na handel z nową kolonią. Francuzów zachęcano do kupna akcji nowej spółki, którą rządził John Law. Mówiąc językiem ekonomistów, Law planował przeprowadzić reflację. W 1716 roku Francja pogrążona była w kryzysie, a banknoty emitowane przez Lowa pomogły jej z niego wyjść. W tym samym czasie dług publiczny zamieniono na akcje sprywatyzowanej kompanii o charakterze fiskalno-handlowym. Podczas gorączki spekulacyjnej 4 września cena akcji kompanii Mississippi skoczyła z 500 liwrów do 5000. W grudniu 1719 roku wynosiła już 10 tysięcy. Wszystko rozegrało się tu, na ulicy Quincampoix.
gdzie mieścił się dom emisyjny spółki Lowe. Do wąskiej alei zbiegło się pół Paryża, a wszyscy chcieli nabyć akcje. Na giełdach papierów mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wyższa cena akcji wzmaga pragnienie jej posiadania. To samo działo się tutaj. Wtedy po raz pierwszy użyto słowa milioner, które, tak jak przedsiębiorca, powstało we Francji. W styczniu 1720 roku John Law był najzamożniejszym z nich. Ludwik XIV powiedział kiedyś: państwo to ja. Sprytny Szkot mógłby powiedzieć: gospodarka to ja. L'économie, c'est moi. I am the economy. Law, mieszkający przy placu Vendôme, gdzie dziś stoi hotel Ritz, miał większy wpływ na gospodarkę niż ktokolwiek w historii Francji. Jako generalny kontroler finansów sprawował nadzór nad ściąganiem podatków pośrednich, długiem narodowym, 26 mennicami bijącymi srebrne i złote monety, kompanią Mississippi, posiadającą monopol na import tytoniu, a także całą wymianą handlową Francji z Afryką, Azją i kolonią Louisiana, zajmującą obszar 1/4 dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Law był właścicielem pałacu Mazarin. Ponad 1/3 budynków wokół placu Vendôme i 12 posiadłości. Miał też kilka plantacji w Luizjanie i ponad 100 milionów liwrów w akcjach kompanii Mississippi. Nieźle jak na człowieka, który 12 lat wcześniej uchodził za hazardzistę i domniemanego szpiega. W styczniu 1720 roku zdawało się, że Law osiągnął wszystko. Szkocki zabójca urósł do rangi premiera. Sęk w tym, że Law nie wiedział, kiedy przestać. Zależało mu, by do obiegu trafiło jak najwięcej pieniędzy, bo kierowany przez niego bank sprawował nad nimi kontrolę, a dzięki pieniądzom rosła cena akcji jego kompanii. Jak na ironię, bank Lowa i jego kompania mieściły się w tym samym budynku, którego był właścicielem. Aby podnieść cenę swoich akcji, wystarczyło, że wyszedł z biura, gdzie emitowano akcje, i udał się do biura, gdzie emitowano pieniądze. Law zarabiał na akcjach, o których cenie sam decydował. System Lowa był czymś, co dziś nazywamy schematem Ponziego, od nazwiska amerykańskiego oszusta Charlesa Ponziego. Aby wypłacić zyski jednej grupie frajerów, trzeba wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy od drugiej. Plan Johna Lowa zakładał, że pieniądze na wykup innych kompanii i dywidendy będą pochodziły ze sprzedaży nowych akcji, nie zaś wypracowanych zysków. Tak jak w schemacie Ponziego, system Lowa przyczynił się do powstania bańki spekulacyjnej. Szkot przeprowadził reflację francuskiej gospodarki za pomocą waluty papierowej i zaufania społecznego. Niestety bańka wkrótce pękła. Z początkiem roku 1720 we Francji rosła bańka Mississippi. Człowiek kontrolujący gospodarkę francuską i hazardzista wkrótce poznał niezmienną regułę rządzącą światem finansów. Drzewa nie rosną do nieba.
Law ogłosił, że kolonia w Luizjanie przyniesie krocie. Z jego opowieści wyłaniał się obraz Edenu, którego przyjaźni autochtoni chętnie podzielą się swymi dobrami. Te miały trafić do Francji z nowego miasta portowego Nowy Orlean od imienia francuskiego regenta Filipa II Orleańskiego. Wystarczyło jeszcze sprowadzić do kolonii osadników. Kiedy Law zorientował się, że Francuzi wolą giełdowe spekulacje od trudów kolonizowania nowych ziem, przeniósł kampanię rekrutacyjną na tereny graniczne Francji i Niemiec. Tysiące Niemców wyruszyły do ziemi obiecanej. I wylądowały tutaj. Oto Luizjana, jaką zobaczyli pierwsi imigranci. Bagno i owady. W ciągu roku 80% osadników zmarło z głodu albo chorób tropikalnych. Okazało się, że monopol spółki Mississippi w handlu z Luizjaną to mrzonki. Na pewnej holenderskiej karykaturze widnieje napis: cudowna kraina Mississippi, którą rozsławili nieuczciwi ludzie i zbili na niej fortunę. Dziś ich akcje są warte tyle, co wiatr i dym. Gdyby nie zaufanie ludzi, Law nie odniósłby sukcesu. Niestety on sam okazał się niegodnym zaufania. Po ulicach Paryża krążyły plotki, że coś się psuje. Ceny akcji kompanii Mississippi zaczęły spadać. Aby uniknąć katastrofy, Law wezwał Filipa II Orleańskiego do oficjalnego obniżenia cen akcji z 9 na 5 tysięcy liwrów. Wówczas wyszły na jaw ograniczenia władzy absolutnej, na której Law oparł swój system. Ceny akcji szybowały w dół. Wzburzony tłum rzucał kamieniami i wybijał okna w banku Lowa. W grudniu akcje straciły 90% wartości. Na mapie Francji z 1730 roku znajduje się karykatura pierwszego na świecie krachu giełdowego. Na górze bogini Fortuna wylewa dobra z rogu obfitości. Szczęśliwi inwestorzy odbierają od cherubinów akcje kompanii Mississippi, ale poniżej inne cherubiny tną akcje i dmuchają bańki. Z boku stoi czterech smutnych mężczyzn. Jeden chce popełnić samobójstwo, nabijając się na własny miecz. Bańka Mississippi pękła. Szkalowany przez Francuzów Law opuścił kraj. Nigdy więcej nie zobaczył żony i córki. Resztę życia spędził w Wenecji, uprawiając hazard i pisząc listy, w których usprawiedliwiał swoje zachowanie. Zmarł w 1729 roku. Niestety we Francji spuścizna po nim żyła nadal. Krach, do którego doprowadził Law, odcisnął się na finansowej kondycji Francji i na jedno pokolenie zniechęcił Francuzów do waluty papierowej i rynków akcji. Nie udało się rozwiązać kryzysu w monarchii, która za czasów panowania Ludwika XV i XVI ledwo wiązała koniec z końcem. W zbankrutowanej Francji rozpoczęła się rewolucja.
Bańka Mississippi z roku 1719 była pierwszym w historii krachem giełdowym, lecz nie największym. Mówiąc o giełdowych bańkach, najczęściej myślimy o Wall Street. Krach na nowojorskiej giełdzie papierów z 24 października 1929 roku przeszedł do historii jako Czarny Czwartek. Przez kolejne 3 lata amerykańska giełda straciła na wartości aż 86%, osiągając najniższy poziom w czerwcu 1932 roku. Spadkowi cen akcji towarzyszyła największa zapaść gospodarcza w historii. W Stanach Zjednoczonych produkcja spadła o 1/3, a bezrobocie dotknęło 1/4 społeczeństwa. Co wywołało krach giełdowy z 29 roku? Dlaczego w ogóle do nich dochodzi? To najczęściej zadawane pytanie w finansowej historii. Istnieje kilka odpowiedzi podpartych jednakową tezą. Psychologia tłumu. Podczas hossy nawet najostrożniejszym inwestorom udziela się irracjonalny entuzjazm. Określenie to wymyślił były przewodniczący Amerykańskiej Rezerwy Federalnej Alan Greenspan. Kiedy stado zmienia kierunek, choćby w reakcji na zmianę kierunku wiatru, nastroje przechodzą z euforii w rozpacz. Stado wpada w panikę. Wystarczy jedna spłoszona krowa, żeby nastrój udzielił się reszcie. Stado nie wie, czego się boi, ale rzuca się do ucieczki. Strach przesłania racjonalne myślenie. W giełdowym żargonie kupujący, czyli byki, stają się sprzedającymi, czyli niedźwiedziami. Rynki papierów odzwierciedlają ludzką psychikę i tak jak ludzie ulegają zmianom nastrojów. Od radości do strachu, a czasem załamania. Do krachów dochodzi częściej niż głoszą rozmaite teorie, lecz nie na tyle często, byśmy mogli się na to przygotować. Gdyby ruch na rynkach finansowych rozkładał się tak jak wzrost w ludzkiej populacji, krachy byłyby rzadkością. Wyniki utrzymywałyby się na średnim poziomie i tylko czasem odnotowalibyśmy wielki spadek lub wzrost notowań. Wszak niewielu ludzi mierzy mniej niż 1 metr i więcej niż 2,5 metra. To krzywa rozkładu ukazująca dystrybucję cech według częstotliwości ich występowania. Osoby karłowate i bardzo wysokie znajdują się w punktach skrajnych, a krzywa jest stroma, bo większość ludzi jest średniego wzrostu. Ruchy na rynkach finansowych wyglądają nieco inaczej. Mniej małych ruchów i stosunkowo większe wahania w górę i dół. Oto co statystycy nazywają długim ogonem. Gdyby ruch na rynkach papierów rozkładał się tak jak wzrost człowieka, 10-procentowe spadki zdarzałyby się raz na 500 lat. O 20-procentowych załamaniach nikt by nie słyszał. Niestety w ostatnim wieku dochodziło do nich 7 razy. Ci, którzy obawiali się, że niewielka panika na giełdzie w 1987 roku spowoduje kolejny krach, mylili się. Po słabym miesiącu notowania poszły w górę. Lecz ta bańka dała impuls do korporacyjnych przekrętów.
Bańka spekulacyjna pod koniec XX wieku miała podobną genezę do tej wywołanej przez działania kompanii Mississippi Johna Lowa na początku XVIII. Firma głosząca innowacyjne rozwiązania finansowe i kierująca się pozornie nienaganną polityką obiecywała inwestorom krociowe zyski. W rankingu magazynu Fortune spółka Enron przez 6 lat nosiła tytuł najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa Ameryki. 7 lat po upadku mało kto o niej pamiętał. Nie można jednak zapomnieć, że to ona była matką wielu niejasnych praktyk biznesowych, które do dziś zatruwają ludziom życie. Przez 3 lata aż do sierpnia 2000 roku akcje przedsiębiorstwa energetycznego z siedzibą w Houston osiągały maksymalne wyniki. Niegdyś mała firma z Nebraski stała się 5. największą spółką w Stanach Zjednoczonych z dochodem w wysokości 111 miliardów dolarów. Enron był oczkiem w głowie Wall Street. Gdyby jednak inwestorzy Enronu odrobili lekcję z historii, zastanowiliby się 2 razy. Losy Enronu to powtórka bańki Mississippi sprzed 200 lat. John Law planował zrewolucjonizować finanse Francji. Prezes Enronu, Ken Lay, globalny rynek energetyczny. Przez lata rynek ten zdominowany był przez duże przedsiębiorstwa zaopatrujące odbiorców w ropę, gaz i energię elektryczną. Lay pragnął stworzyć bank energii, pośredniczący między jej dostawcami i odbiorcami. Marzył, by Enron stał się największą spółką energetyczną świata. Sharon Watkins była jednym z dyrektorów wykonawczych Enronu. Jeśli ktoś miał dobry pomysł, Enron dawał pieniądze i można było przystąpić do działania. Tak jak John Law, Ken Lay miał wysoko postawionych przyjaciół. Wspierał kampanię prezydencką George'a Busha seniora, który po objęciu urzędu przepchnął ustawy liberalizujące przemysł energetyczny. Enron, płynąc na fali prywatyzacji rynków energii, wykupywał aktywa na całym świecie. W samej Ameryce Południowej spółka prowadziła interesy w Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Boliwii, przez którą poprowadzono rurociąg do Brazylii. Dzięki interwencji George'a Busha, zaprzyjaźnionego z Kenem Layem, Enron wykupił pakiet kontrolny biegnącego przez Argentynę największego gazociągu świata. Oprócz energii, Enron handlował 30 innymi produktami, od wody do pasm internetowych. Enron doprowadził do wzrostu notowań na Wall Street, przypominającego bańkę Mississippi. Mimo ostrzeżeń przed irracjonalnym entuzjazmem, sam Alan Greenspan napędzał hossę. Tak jak w czasach Johna Lowa, bańka rosła dzięki dużym pieniądzom. Zadbał o nie Greenspan, który od czerwca 90 do lutego 95 roku tylko 2 razy podniósł stopy procentowe. Inwestorów oraz wierchuszkę Enronu nagradzano i motywowano możliwością zakupu akcji preferencyjnych. Na przestrzeni 3 lat po 1997 roku kurs akcji Enronu wzrósł z niecałych $20 za akcję do ponad 90. Powtarzała się sytuacja z kompanią Mississippi.
Houston, które przywykło do ekstrawagancji potentatów naftowych, czegoś takiego wcześniej nie widziało. Ken Lay i członkowie zarządu mieszkali w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy, River Oaks. W ostatnim roku działalności spółki każdy ze 140 kluczowych dyrektorów otrzymał średnio 1 300 000 dolarów wynagrodzenia. Luksusowe samochody schodziły na pniu. Otrzymywaliśmy wielokrotność rocznej podstawy wynagrodzenia. Jeśli ktoś dostał 3/4, uchodził za mało wartościowego pracownika. Zależało nam, by premie wynosiły 3-4 razy tyle, co roczna podstawa. Ken Lay, filar społeczeństwa, opowiadał się za najwyższymi moralnymi standardami w swojej spółce. Enron traktuje każdego pracownika z należytym szacunkiem. Działamy według zasad i dotrzymujemy słowa. Mówimy to, co myślimy, i myślimy to, co mówimy. Sęk w tym, że tak jak w przypadku systemu Johna Lowa, system Enronu był sprytną manipulacją. Mówi David z Enronu. Spadło zapotrzebowanie na energię i cienko przędziemy. Na nagraniu człowiek Enronu rozmawia z firmą energetyczną z El Paso o tym, jak złupić odbiorców z Kalifornii, zamykając elektrownie i ograniczając dostawę energii. Ile czasu zajmie ponowny rozruch turbiny? 3-4 godziny? W takim razie wyłączcie ją. Choć energii elektrycznej nie brakowało, Enron wymusił wyższe ceny, a odbiorcy borykali się z przerwami w jej dostawach. Enron okradał na kilka sposobów. Spółka zawyżała udokumentowane aktywa. Lecz kluczową innowacją było pozbycie się zadłużenia z bilansu i ukrycie go w tzw. spółkach specjalnego przeznaczenia o nazwach Chuco i Raptor. Co kwartał dyrektorzy, uciekając się do rozmaitych sztuczek, zamieniali straty w rekordowe zyski. Nie mogło to trwać długo. Jeśli fałszujemy księgi i staramy się to ukryć, już po nas. Kiedy Lay i jego współpracownicy wyczuli koniec pasy, zaczęli się pozbywać akcji wartych setki milionów dolarów, zapewniając jednocześnie opinię publiczną, że ich ceny wciąż będą rosły. Gwarancje Laya były tak próżne, jak próby zatrzymania spadku cen akcji kompanii Mississippi przez Johna Lowa. 15 listopada 2001 roku przewodniczący Amerykańskiej Rezerwy Finansowej Alan Greenspan otrzymał nagrodę Enronu za wybitną społeczną służbę. Wśród uhonorowanych był Michał Gorbaczow i Nelson Mandela. Greenspan na pewno na nią zasłużył. Bez jego polityki monetarnej pod koniec lat 90. nie byłoby bańki Enronu. Dwa tygodnie po ceremonii wręczenia nagród Enron ogłosił upadłość. Spółka zadłużyła się na wiele miliardów. Kiedy w grudniu 2001 roku Enron ogłosił upadłość, wierzyciele poznali prawdę. Zobowiązania długoterminowe wynosiły nie 13 miliardów dolarów, tak jak wykazywał bilans, lecz 38. Dług pozabilansowy opiewał na kwotę 25 miliardów dolarów. Zaskoczyło panią to, że spółka miała aż takie kłopoty? Wszyscy byliśmy w szoku. Dzień przed zwolnieniem 4,5 tysiąca pracowników siedziby Enronu, dyrektorzy otrzymali ostatnie premie. W maju 2006 roku Kena Laya uznano winnym oszustw na papierach wartościowych. Jego prawa ręka, Jeffrey Skilling, został skazany na 24 lata więzienia. Lay zmarł podczas urlopu w Colorado, zanim zapadł wyrok w jego sprawie.
in Aspen, Colorado. Ale to, co stało za sukcesem i porażką Enronu, żyje do dziś. Ukrywanie długów i niewciąganie ich do bilansu stało się zmorą zachodniego systemu finansowego. Podobne praktyki księgowe były kluczowym elementem ostatniego kryzysu. Enron był jak szalka Petriego, a rynki finansowe zarazkami. Niektórzy finansiści pracujący dla banków i firm handlowych psują rynki finansowe. Spółki akcyjne to niezwykłe instytucje. W finansowej historii zawsze znajdą się nieuczciwe firmy i irracjonalne rynki. Jedne i drugie idą ze sobą w parze, bo kiedy zbliża się Bessa i byki szarżują, zwykli ludzie mogą nadziać się na ich rogi. Jak pokazały ostatnie lata, ścieżki przez rynki finansowe nie są tak proste, jak byśmy chcieli. Kiedy pojawił się kryzys, niektóre rynki na świecie straciły nawet połowę wartości. Dopóki nasze oczekiwania wobec przyszłości będą się zmieniały od skrajnie optymistycznych do skrajnie pesymistycznych, dopóty kursy akcji będą wyznaczały tak nierówną linię, jak nieregularne szczyty Andów. Inwestując, musimy mieć nadzieję, że kiedy skończą się dobre nastroje, przygoda z giełdą nie zakończy się dla nas upadkiem ze stromego klifu. Co zrobić, by się ustrzec przed upadkiem? W kolejnym odcinku finansowej historii świata przekonamy się, że pieniądze to nie tylko ryzyko, ale i zyski. Pytanie, czy dobrze się zabezpieczyliśmy? Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Łukasz Migacz, czytał Marek Lelek.